Ding po raz kolejny zaskoczył Nepo w otwarciu, zagrał obronę francuską, której nie grał 10 lat. Nastąpiło D4, D5, skoczek D2, więc wariant Tarrasza. Tutaj oczywiście skoczek zabezpiecza piona z E4, można to też zrobić w ten sposób, chociaż tutaj wariant Vinavera jest dosyć problematyczny, co oczywiście związuje tego skoczka. No ale dobra, skoczek D2 w partii C5, czyli pełna agresja, atak w centrum i tutaj nastąpiło skoczek F3. Oczywiście jest też grywane bicie na D5 i tutaj na chwilę pion z D4 zostaje poświęcony. Natomiast trzeba powiedzieć, że ten wariant czarnego to jest po prostu zbrodnia szachowa debiutowa, no bo zobaczcie, biały już zabezpieczył króla, rozwinął prawie że wszystkie figury, a czarny wyprowadził jedynie hetmana, więc w jakim cudem ten wariant się zgadza, to nie mam zielonego pojęcia, ale lepiej w to się nie pakować, ponieważ tutaj no, przewaga rozwojowa białego jest naprawdę ogromna i czarny musi grać naprawdę turbo precyzyjnie, żeby nie wyłapać jakiegoś potężnego gonga, kiedy ten król jeszcze jest w centrum. Więc w partii skoczek z G na F3 w podobnym stylu Nepo po prostu kontynuuje rozwój, wybicie na D4 i teraz skoczek F6, więc widać tutaj potężny wpływ Richarda Rapporta na grę Dinga, ponieważ rysiek sprawozdanie tutaj jest sekundantem Chińczyka, no i widać, że jego debiuty są tutaj wyciągane, bo właśnie Rapport jest jednym z niewielu zawodników ze ścisłej czołówki światowej, który Francuza regularnie stosuje czarnymi. I tutaj nastąpiło bicie na D5, oczywiście ciekawym pomysłem byłoby też zagranie E5. To jest takie bardzo naturalne, że kiedy mamy okazję, żeby zająć przestrzeń w pozycji, tak zdominować oponenta, no to fajnie byłoby z tej okazji skorzystać. Natomiast tutaj okazuje się, że ten pionek staje się celem i przykładowo F4, takie niby to naturalne, żeby pionka wesprzeć, no to w ogóle już przegrywa, po skoczek bije E5, hetman H4, szach, no i po prostu pionek w plecy, a jeszcze ten pion z E5 teraz wisi. Więc trzeba by grać w ten sposób, a wtedy mamy taką dosyć typową pozycję z obrony francuskiej, gdzie czarny ma mniej przestrzeni, ale ma też naprawdę niezłą presję na tego piona z E5 i tutaj można tę presję podkręcić ruchem G5. Jeżeli goniec odejdzie, no to nawet można odpalić dalszy atak tym oto sposobem. No i tutaj pozycje wychodzą naprawdę niesamowicie skomplikowane, no bo oczywiście G4 wisi w powietrzu z wyganianiem tego skoczka i zdobyciem pionka, no ale wtedy za to nie wiadomo co zrobić z czarnym królem, no bo krótka roszada to tak nie bardzo, długą roszadę ciężko, więc te pozycje są naprawdę niezwykle złożone, bardzo, bardzo ciekawe. Więc w partii Nepo podjął taką bardzo logiczną decyzję, spokojniejszą też może trochę decyzję, wybił na D5, skoczek odbił na D5 i po prostu skoczek F3, czyli tak jak widzicie Jan stawia po prostu na stabilny atak na skrzydle królewskim. I taki atak z teoretycznego punktu widzenia może nie jest jakiś potężny, kiedy przeciwnikiem jest stokwisz, ale kiedy przeciwnikiem jest człowiek, który jeszcze dodatkowo ma ograniczony czas do namysłu, no to łatwo o pomyłkę. I w partii Ding zagrał goniec E7. Goniec B4 byłoby też dosyć interesującym ruchem, bo zauważcie, że po ruchu C3 wchodzi bicie na C3. I po biciu pionkiem szach i wcale nie jesteśmy zainteresowani tą wieżą, tylko po prostu odbijamy na D4. No i tutaj pozycja znacznie lepsza dla czarnego. No jest jakaś jeszcze szczątkowa rekompensata za stracony materiał po stronie białego, ale bez szału. Więc tutaj trzeba by grać goniec D2 i wtedy roszadka. Wiadomo, sytuacja trochę się uprości.
problemem czarnego jednak cały czas pozostaje ten goniec CO8 i w obronie francuskiej, praktycznie w każdym wariancie, to jest problem, z którym czarny musi się mierzyć. W ten czy inny sposób trzeba albo tego gońca gdzieś tutaj wyprowadzić, albo przeprowadzić E5 i on wtedy wychodzi tutaj. Natomiast w partii mamy goniec C7, no i zobaczcie, goniec C4, skoczek C6. Skoczek C6 jest tutaj rzeczywiście nowatorskim podejściem, bo zazwyczaj czarny po prostu robi roszadę i bardziej B6, goniec B7. A tutaj mamy skoczek C6, to oczywiście popsuło strukturę pionową czarnego, ale Ding po prostu ma tutaj takie założenie, że ten goniec wejdzie tutaj, a później C5 jest ok. I rzeczywiście, no i jeszcze o roszadzie trzeba pamiętać. I rzeczywiście, jeżeli uda się to zrealizować, czyli roszada zostanie zrobiona, C5, goniec B7, to rzeczywiście pozycja czarnego jest bardzo ok. No tylko, że to są trzy ruchy. No a tutaj już atak, potężny atak, Nepo konstruuje. No i zobaczcie, została ustawiona maczuga po prostu, więc jest groźba mata na H7, w partii skoczek F6, hetman H4, no i C5. Więc rzeczywiście swój główny plan Ding zrealizował. I teraz wszystkie figury ma rozwinięte, nawet na dosyć niezłych pozycjach. Oczywiście jeszcze trzeba tutaj wieżę wyprowadzić i pozycja wydaje się być ok. No ale za ten czas Nepo przerzucił hetmana na królewskie, a więc jest tutaj potencjał, żeby króla przycisnąć. I mamy goniec F4 w partii, hetman ewakuował się i skoczek E5. Groźba prosta, zarazem skuteczna, czyli skoczek D7 widły. I nie będzie można skoczkiem odbić, no bo nastąpi mat na H7. Bicie na B2, no to wiadomo, to jest myślę oczywiste, typowe poświęcenie. Więc w partii wieża AD8. Jedyne posunięcie, najlepsze posunięcie, żeby tutaj zabezpieczyć ten punkt D7, żeby skoczek tutaj nie wjechał. No to Nepo, prosty chłopak, dorzuca sobie kolejną figurę do akcji. No i do tego momentu obaj zawodnicy grali stockfishowo, autentycznie. Byśmy postawili stockfisha z jednej, z drugiej strony, te same ruchy byłyby wykonywane. No i tutaj pierwsza niedokładność ze strony pana Chińczyka, mianowicie G6 zostało zagrane. Rzeczywiście dobrze Ding ustalił, że głównym problemem jest ten goniec z D3. Goniec z D3 jest naprawdę przepotężną figurą i no to jest główny kłopot, jeżeli chodzi o pozycję czarnego króla, bo tutaj presja jest super, a mało tego, tylko czekać, aż jeszcze wieża się tutaj włączy do akcji, no i wtedy to już w ogóle nie będzie co zbierać. W związku z tym goniec A6, bardzo fajny ruch. Goniec A6, bardzo fajny ruch, żeby wymienić najzwyczajniej w świecie. Jeżeli biały nie będzie chciał wymieniać, no to w ogóle jest tutaj taka ofiara. Bicie na D3 i skoczek D5. Jest atak na hetmana i jeżeli hetman odejdzie, bicie na C4, wiadomo, to wtrącenie skoczek D5, żeby tutaj hetman po czwartej linii przypadkiem nie pomógł. I tutaj materialnie jest punkcik do przodu dla Nepo, ale figury czarnego naprawdę nieźle się zaktywizowały. Jest tutaj presja też na punkt B2, goniec na F4 musi być broniony, więc miało to rzeczywiście duży potencjał. Ale w partii G6, no i teraz Nepo... No nie jest łatwo ustalić, jaki jest tutaj najlepszy sposób, żeby ukąsić, bo jest dużo ciekawych ruchów do wyboru. Goniec H6 jest ciekawe z atakiem, goniec G5, co poszło w partii, jest ciekawe. Prewencyjne odejście na H3, żeby goniec na hetmana nie zerkał, też jest ciekawe. Więc tutaj trochę klęska urodzaju. W partii nastąpiło goniec G5. Komputerek nie jest wielkim fanem tego ruchu, ale ma to rzeczywiście dużo sensu, bo skoczek z F6 jest
jest głównym obrońcą czarnego króla, więc dobrze byłoby się go pozbyć. No a też dodatkowo jest presja po czarnych polach. I znowu jedyne posunięcie wieża D4, Ding to znalazł, no i hetman po prostu odszedł na H3. I tak jak widzicie, no Nepo bawi się tutaj za darmo. Wszystkie figury wrzucone na skrzydło królewskie, no i Ding Liren musi się naprawdę turbo precyzyjnie bronić, no po stokwiszowemu, żeby tę pozycję ustać. I co się dalej w tej partii, widzowie, wydarzyło, to nie uwierzycie, więc poszło B3, czyli Nepo stabilnie stara się zbudować tutaj solidną przewagę, zawsze będzie dominacja jakaś po C4, no i w partii skoczek H5, F4, czyli biały tak buduje swoją przewagę, no i też ta wieża z F1 chciałaby się oczywiście przy okazji włączyć do akcji. W partii mamy goniec D6 i C3, czyli Nepo tutaj stwierdza, a zdobędę sobie tę wieżę, ona nie za bardzo ma gdzie tutaj odchodzić. No oczywiście jest jeszcze odejście na D5, ale to wtedy goniec E4, no i się robią kłopoty. Trzeba by pójść na D2, wtedy po prostu wymianka i nawet można przyfasolić teraz ruch F5 z atakiem na tę wieżę i później piekielny atak na króla. No ale w partii mamy posunięcie, drodzy widzowie, skoczek bije F4. Skoczek bije F4, bardzo mocarny ruch, czyli jest tutaj soczysta kontra ze strony Chińczyka. W partii wymiana, wieża tutaj odbiła, genialny ruch, wieża F4, goniec zbił na E5. No i teraz rzeczywiście Chińczyk jest bez jakości, ale ta jego para gońców w otwartej pozycji, no radzi sobie wyśmienicie. Niemniej trzeba tutaj oczywiście po linii H uważać i zobaczcie, co tutaj robi Ding. Wieża D8. Totalnie wywalone w tego pionka z H7, no bo po biciu wejdzie wieża bije D3 i nie ma szacha na H8, no bo ten goniec z E5 pięknie wszystko zabezpiecza. Więc w partii goniec się ewakuował, nastąpiła wymianka, no i teraz wieża D5, czyli goniec został zabezpieczony, no a Nepo postanowił wrócić na H4. I w partii hetman D6, czyli tak jak widzicie, cały czas w tego pionka H7 ma totalnie wywalone. Jeżeli teraz to bicie by nastąpiło, to wieża D1. No i patrzcie, hetman ciągle musi tutaj pilnować, a wisi ta wieża, no a po wymianie oczywiście hetman tutaj wkracza do akcji, hetman C2, pionek zostanie zgarnięty, no i cóż, biały król ma tutaj, krótko mówiąc, przewalone, nawet można jeszcze tego pionka zdobyć i dopiero później tego, a te ciężkie figury białego po linii H to po prostu totalnie nic nie robił. No i w partii hetman E3, czarny H5 wobec tego, no bo hetman E3 chytra pułapka, ponieważ to hetman chciałby wkroczyć do akcji i ten atak byłby silniejszy. No i muszę wam powiedzieć, że do kuriozalnej sytuacji tutaj doszło, bo jak dobrze wiecie, zawodnicy mają na start partii 2 godziny. Jeden i drugi, czyli Nepo miał 2 godziny na start i Ding 2 godziny na start. A po wykonaniu 40 posunięcia zawodnicy dostają jeszcze po dodatkowej godzinie. No i teraz mamy 31 posunięcie i uwierzcie lub nie, ale Ding tutaj wpadł w niedoczas. Zostały mu zaledwie 2 minuty na wykonanie 9 posunięć w bardzo złożonej sytuacji. Jego pozycja jest świetna, no ale ten niedoczas kolosalny. Nepo stał lepiej, jeżeli chodzi o zegarek, miał tych minut kilkanaście. No i w partii mamy H4, bardzo dobry ruch, przyciska tutaj Ding przeciwnika. W partii wybicie, no i tutaj należało zagrać posunięcie goniec E5. Oczywiście tego pionka olewając. Jaka jest tutaj idea? Idea to oczywiście zabranie pionka z H2, po czym król białego będzie bardzo słaby, a jeżeli hetman cofnie się do defensywy, no to nawet można w ten sposób przejść do akcji, bądź też w ogóle piona uruchomić i wieża D2. I tutaj no Nepo miałby naprawdę grube problemy. Ale właśnie pod tą presją czasu w ogóle Ding zleciał do 40 sekund. No i tutaj już wydawało się, że na czas przywali. No ale wykonał ruch. No i nerwowo, pod presją, popełnił tutaj błąd, drodzy widzowie. Zagrał wieża D2. No i pomyślicie, co to za błąd? No przecież on chce tutaj mata wlepić. No to przecież super ruch, prawda?
Otóż niekoniecznie, ponieważ bardzo łatwo można się tutaj obronić ruchem wieża E2. I jeszcze byłoby ok, gdyby Ding zagrał albo wieża D1 szach, albo wieża D5, obronił sobie pionka z C5, no ale wiecie, nerwówka wjechała, bo tego czasu naprawdę mu brakowało, no i w tym momencie zagrał posunięcie wieża D3. I wieża D3 jest bardzo niedobrym ruchem. Nastąpiło bicie na C5, no i pozycja Dinga się sypie, a dodatkowo ma 20 sekund, żeby wykonywać kolejne ruchy. I tak de facto najlepszą próbą byłoby tutaj pójście na taką końcówkę, ale ona będzie przegrana. Tym bardziej dodając do tego, jaka była sytuacja na zegarze, ponieważ biały wytworzy wolnego oddalonego pionka prędzej czy później, no i przy wsparciu dwóch wież ten pionek z całą pewnością dojedzie do pola przemiany. No więc w partii mamy wieża D1 szach, król G2, hetman D3, no ale Nepo tu z zimną krwią wieża F2. A tak na gońca. Goniec został zabezpieczony, no i wieża F4, no i to jest po prostu koniec partii. Tutaj mając 3 sekundy na zegarze, Ding się poddał, 37 posunięcie, więc było tak blisko, żeby była to pierwsza przegrana na czas w historii meczów o Mistrzostwo Świata. Także ciekawa sprawa, biorąc pod uwagę, że zawodnicy mają aż 2 godziny na start partii. Więc cóż, atak Nepo był potężny, to trzeba przyznać. Ale też trzeba powiedzieć, że tutaj Ding znajdował jedyne najlepsze posunięcia w defensywie. Skoczek H5, no wszystko naprawdę pięknie tutaj zagrał. Ale to jego zarządzanie czasem, no to po prostu jeden wielki dramat. No i finalnie przez tę presję czasu przewalił partię. No i widać było, że to naprawdę był fest załamany. No więc cóż, drodzy widzowie, jest to piąta partia, która nie zakończyła się remisem w meczu o Mistrzostwo Świata. Mamy zaledwie 2 remisy na półmetku. Jeszcze zostało nam 7 partii. Proszę nie szczekać, bo ja tu nagrywam. No więc naprawdę coś takiego, no to jest niesamowicie niebywałe, że remisików brakuje. Zazwyczaj proporcje były dokładnie odwrotne, czyli same remisy, no i tam 1-2 wygrane, a nawet niekoniecznie. Także cóż, mega ciekawy mecz o Mistrzostwo Świata, no i zobaczymy, co nam przyniesie kolejne 7 rund. Także dzięki za uwagę i pa pa, widzowie.